Hej, witajcie, to znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku Zajzaka. Soraweczka, że nie było ostatnich chyba 2 albo 3 dni już tam, ja nie pamiętam, odcinków, ale tak jak pisałem, no troszkę się rozchorowałem. Mam nadzieję, że jakoś tego bardzo słychać nie będzie, bo nadal jestem trochę chory, ale stwierdziłem, no już po prostu nie mogę nie grać w Isaaca i nie nagrywać po prostu odcinków raczej, więc się dzisiaj nie spodziewajcie niczego innego oprócz Isaaca. Jak będę trochę flikał nosem, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ja dzisiaj chciałbym mieć luźne podejście, więc sobie zagramy po prostu i denem na starcie zobaczymy, co dostaniemy. Co to był za item? Nie mam itemu pasywnego. Z jakiej paki nie mam itemu pasywnego na starcie Idenem? Pinking Shears, nic ciekawego. Ale czemu nie mam itemu? Ale gówniany jest ten Iden, o mój Boże, ale syf. Dobra, mega bid mamy, chociaż sobie mogę rozwalać na luzaku mnóstwo rzeczy. Będę mógł mieć również dostęp za darmo do secret roomów i tego innych podobnych rzeczy. Ogólnie nie czułem się najgorzej, rzeczywiście tak jak pisałem w paru odpowiedziach. Nie czuję się najgorzej, jakiś mega chory, tylko rzeczywiście po prostu to gardło tak mnie ścięło, że ślinę po prostu przełykać nie mogłem. Bardzo mnie bolało i z tego powodu nie nagrywałem te ostatnie dni odcinków. Za to sobie posiedziałem, poglądałem jakieś głupoty, zacząłem oglądać Family Guy'a, obejrzałem jeszcze raz Ryfek Funny Moments, jak nie widzieliście, wejdźcie sobie w playlisty montaża, tam jest Funny Moment zrobione przez jedną z moich widzek. Pozdrawiam serdecznie Emilia. Jestem ciekaw, czy będą kolejne, bo kurde, naprawdę od czasu wyjścia Repentance sporo śmiesznych akcji już było. A jak tam u was? Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, bo ostatnio wszyscy właśnie chorują. Boże, w moim otoczeniu każdy chory po prostu ostatnio. Jakaś masakra. Jezu, jak się te Rotawirusy, o Jezu, każdy u mnie po prostu w okolicy Rotawirusy w rodzinie ma, nie wiem co to jest nawet, co to jest Rotawirus, głupi jestem, nie wiem, nie znam się, ale no każdy po prostu choruje. Najwyraźniej mnie też coś tam wzięło. O, jedną rzecz też robiłem na urlopie ostatnim dwudniowym. Dopracowałem już po prostu recepturę na hot dogi, będzie nowego ty z Ryfkiem, ale daję tutaj dupy. Dobra, niedawno nie grałem. Lecimy na bosika. Dopracowałem recepturę na gotuj z Ryfkiem na hot dogi. Na hot dogi kapitana bomby z podwójną cebulą. Jak ktoś wie o co chodzi, serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj jadłem, byłem po prostu w niebo wzięty. Nie mogę się doczekać, aż wam pokażę tą recepturę, tylko muszę do tego głupiego fryzjera się umówić, bo te włosy mam takie, że się po prostu wstydzę wam pokazać, mam za długie włosy, bardzo nie lubię się w długich włosach, a nie wiem, czy tak długich kiedykolwiek miałem jak ostatnio. Do fryzjera po prostu dodzwonić nie mogę. Dobra, pierwsze piętro z nami. Ja nadal jestem mega zły, że nie mamy itemu pasywnego. Na początku nie wiem, jakiś krzyż taki widziałem, czy mi się wydawało? Jakie staty w ogóle mamy? Tirsy trochę gorsze, obrażenia niezłe. Nie najgorsze mamy te statystyki, szczerze mówiąc, na start. Szczęście większe, więc okej, statystyki są w miarę spoko. Idziemy na kolejne piętro. Mam nadzieję, że coś się lepszego trafi. Ja już wiem, że na pewno drugiego odcinka nie będzie, bo gardło mi po prostu dzisiaj wysiada. Bloody Ghast! Ja cały czas zapominam, co ten item robi, ale dzięki Bogu mam tu mojego kochanego moda. Gdy otrzymam obrażenie, otrzymaj speed upa i tears upa na kolejne, na obecne piętro. Bardzo spoko, bo tu muszę sobie zapamiętać, że Bloody Ghast to jest taki, ciekawa, duża skrzynka, ale to musiałby mieć minimum 7 coinów, aby mieć gwarancję na to, że dostanę, coinów, kluczy, aby mieć gwarancję na to, że dostanę z tego rzeczywiście 2 itemy. I nie wiem, czy będę ryzykował rzeczywiście, jak tych kluczy nie będę miał po prostu troszkę więcej. Bloody Ghast to jest to samo, co Bloody Last, tylko nie daje obrażeń, a tirsy. I bardzo fajna to jest sprawa, szczerze mówiąc, naprawdę dosyć ciekawe połączenie z 2 itemów nam wychodzi. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, jaki item mógłbym teraz dostać. Laczki. Wydaje mi się, że jakbym dostał laczki, byłbym mega zadowolony, bo dostałbym nie dość, że Solharta, którego potrzebuję, nie mam jakoś specjalnie dużo zdrowia. 2 klucze. To jeszcze lakapa i mógłbym sobie może rzeczywiście dostać się do tej skrzynki XL. I żeby do niej się też dostać, użyję tego naszego itemu aktywnego. Serio, Pinking Shearsy nie były złe. Pinking Shearsy, które mieliśmy na pierwszym piętrze, były całkiem spoko. Tylko rzeczywiście ostatnio bardzo polubiłem itemy aktywne, które mi po prostu oszczędzają znajdźki. A ten nasz item aktywny... Aha, ale syf! To jest jeden z tych itemów, który oszczędza znajdźki. Chyba że działa tak jak teraz i nic nie odpali, ale gówno, no nie no, ja tu chciałbym się doznać do tej skrzynki mimo wszystko. Bo wydaje mi się, że jedna bomba chyba mi nie da przejścia do tej skrzynki. Musiałbym minimum 2 bomby mieć, a nawet 2... No, nieważne, no to 2 bomby mam, ale... No nie, no kluczyk potrzebuję po prostu. Bez kluczyka tutaj nie ma szans. Jak będę miał minimum 3 klucze, to mogę ryzykować. No tak prawie 50% szans będziemy... Tak 40% szans będziemy mieli na to, że się uda. Tak bym strzelał. I może rzeczywiście dostaniemy 2 itemy. Zresztą 2 itemy też to nie jest... 100% szans na 2 itemy, możemy zamiast tego dostać po prostu bardzo dużo znajdziek, chociaż zdecydowanie częściej mi się trafiają rzeczywiście z tej skrzynki itemy jak te znajdźki, nie wiem, jakaś mała szansa musi być chyba na te znajdźki. Dobra, odpalamy. Okej, no to już zdecydowanie łatwiej mi się tutaj dostać za pomocą tych bomb, ale nadal nie będę tutaj zużywał tych bomb, jeżeli nie trzeba, idziemy dalej, jak się trafią jeszcze 2 pokoje przed walką z bossem, będziemy mieli po prostu ładunek już gotowy, ale dobra, ładunku nie będę miał. Przepraszam, w ogóle ja wiem, że słychać trochę, że tę ślinę przełykam, że mam trochę zatkany nos. Mam nadzieję, że jakoś po prostu dzisiaj wytrzymacie ze mną. A jak po prostu komuś się nie podoba, że taki mam głos, to mam nadzieję, że po prostu ominie dzisiejszy odcinek i się widzimy niedługo. Dobra, walczymy z bosikiem, nie najgorszy. Nie będę go oczywiście zostawiał, nie chcę z niego itemu aktywnego, bo jest jak dla mnie dosyć kiepski. Serio, jakoś item aktywny z tego bossa. Okej, jak na pierwsze piętra, jak na pierwszego bossa, którego możemy dostać na pierwszym piętrze, jest nawet spoko, ale bardzo, bardzo szybko jak dla mnie traci nam wartości. W porównaniu na przykład takiego Stapler, bardzo fajny item. I nie będę szedł do Devil Roomów. Olo, się dzisiaj do Devil Roomów zraziłem. Ale wrócę, bo nie zapomnę o tym. Bardzo często porównuję ten item aktywny z tego bossa, nawet nie pamiętam jak się on nazywa, Panflut, coś takiego. Porównuję do biletu na przywołanie mewy Gatlinga z Enter the Gungeon. Raz, dwa. Uuu, 2 wystarczyło, super, bo teraz dostajemy bomby i na dodatek mamy... to muszę wyjść i wejść i będzie na środku. Mamy najlepszego orbitala w grze, Sacrificial Dagger, super sprawa. Mamy bardzo dużo bomb, czy tutaj będzie secret? Czy mógłbym od razu wejść sobie do... Roomu. I bardzo fajnie, i kolejne znajdźki, no i to mi się podoba. Co mówiłem, coś o mewie Gatlinga? A, że mewa Gatlinga rzeczywiście w Enter the Gungeon to jest dobra przez praktycznie większość gry. To jest bardzo rzeczywiście taki item, który bardzo szybko jak dla mnie traci na wartości. Dawaj mi tu skrzynkę przenieść, super. Ale to już nie jest super. A, czemu się zraziłem do Devil Roomów dzisiaj? Pierwszy raz od nie wiem, czy chyba kiedykolwiek. Zagraliśmy z moją narzeczoną koopa w Isaaca. Stwierdziliśmy, że trochę mało spędzamy czasu, mało rzeczy razem robimy. Ja też nie mogę grać w niektóre gry, bo na przykład w Terrarię lubi grać, ja nie mogę za bardzo grać w Terrarię przez te łapy. Pójdziemy na piętro alternatywne, może dodatkowy item dostaniemy. W Isaaca już trochę łatwiej, bo na tym padzie. Boże, no po prostu chyba z 3 Devil Roomy odwiedziliśmy. W każdym albo były tylko Black Hearty, albo skrzynki z czerwone, z których po prostu nic nie dostaliśmy. No ja nie wiem, tak popsuli te Devil Roomy w tym Repentance, że to jest masakra. Podobno już wyszło Repentance na konsolę, ale nadal nie ma tego żadnego update'u, więc no nie mam zielonego pojęcia, kiedy ten update wyjdzie. Chyba rzeczywiście szybciej, ja już będę miał dzieci, jak wyjdzie update do Lazarusa alternatywnego, po prostu no już nie mogę się doczekać na update tej postaci, bo nią grać to jest jakaś chyba masakra. Dobra, idziemy dalej. Jedna gra też mnie bardzo ostatnio jakoś, interesuje. Może ktoś z was, na pewno ktoś z was grał, to jest mega popularna gra. Ale się wypowiedź, czy rzeczywiście to jest spoko. Bo różne opinie słyszałem od znajomych. Wydaje mi się, że recenzje miała zawsze same dobre, a od znajomych miałem bardzo różne opinie, która mi się ta gra nie podobała. Red Dead Redemption 2. Szukałem takiej gierki, w której mógłbym sobie pograć właśnie na padzie, na chillku, siedzę przed kompem i nie wiem, czy to jest gra, która mi się spodoba. Jak nie, to chyba Fallouta 1 przejdę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, całe piętro jeszcze nie za nami. O Jezu, przepraszam. Pójdziemy sobie najpierw na walkę z bossem Wormwood, bossi, którego bardzo nie lubię. Serio to by nie uderzyło, ale syf. No dobra, no nic, lecimy dalej, tak to. Trizapa chociaż dostałem 2 razy i to mi się podoba. Ale no, Wormwooda naprawdę jako bossa bardzo nie lubię. Wydaje mi się, że to jest najsilniejszy boss na tym piętrze. Bez dwóch zdań. On i jeszcze taki, który muchy przywołuje wokół siebie. Jak nie mamy żadnych efektów rzeczywiście penetrujących, to ten, który przywołuje wokół siebie muchy, jest naprawdę bardzo, bardzo trudnym bossem. Bardzo fajny item. Irzapik na dodatek. Jeszcze mamy Solharta i Blackharta. I nie wiem, czy z Wormwoodem będę walczył rzeczywiście jako Lost. Powiem wam, że muszę się zastanowić, czy w formie ducha chciałbym walczyć z Wormwoodem. Mówię, to jest boss, na którym ja mam dosyć spore problemy i się boję, że po prostu mnie uderzy dwa razy i umrę i będzie tyle podejścia. Święta Koopa jest średnia, ja bym wziął i to jest Blessing, super, no i w końcu kolejne podejście, chociaż zacznę z losowym itemem, a nie tak jak dzisiejsze, powinienem dostać item pasywny, ale serio, tam coś widziałem, tam jakiś taki krzyż, z jednej strony czerwony, z jednej strony niebieski, albo mi się przywidziało, nie wiem, może wy lepiej widzieliście, możecie dać znać, jeżeli wiecie co to jest w ogóle i dlaczego tak się stało, że bez itemu zacząłem i coś tam było, nie mam pojęcia, może coś się po prostu, nie wiem, w modach poprzekręcało i dlatego, że mamy mody zainstalowane, to po prostu wiecie, jakiś bóg. Dobra, idziemy w takim wypadku. No dobra, pójdę na to piętro odwrócone, no kto nie ryzykuje, no to dajcie spokój. Idziemy do sklepu jeszcze tylko, może się jakiś stopwatch trafi i już będzie w ogóle easy peasy. Co w sklepu? Okej, no to to się nie spodziewałem. No miło, miło. No to nie, no teraz gramy tak naprawdę easy mode'a. Właśnie do rzeczy graliśmy. W pierwszym sklepie mi się trafił stopwatch na przecenie za 7 coinów. Więc po prostu postawiliśmy bombę i kupiliśmy sobie od razu stopwatch w pierwszym piętrze. Mówię, jak ktoś chce grać w Isaaca na trybie easy, niech sobie dodaje stopwatcha i jest mega, mega łatwo. Właśnie nie wiem, czy jest drugi item, który to przyspiesza, czy jesteśmy w stanie na przykład, wiecie, wymusić od gry, żeby Broken Stopwatch non-stop nam przyspieszał podejście? Bo wydaje mi się, że to naprawdę mogłoby być coś fajnego do testowania, do uczenia się gry. Bo serio, ja tak mam z każdą grą, że jak po prostu sobie włączę, na przykład jak w Beat Sabera gram, jak sobie włączę na poziomie Expert Plus, gdzie tam jest, nie wiem, z 6 uderzeń na sekundę i nie daję rady, i potem przejdę z powrotem na ekspert, którego wcześniej nie dawałem rady, który ma tam 5 na sekundę, no to już mi łatwiej, to już zdecydowanie szybciej mi idzie, niż jakbym non-stop katował tego eksperta na 5 uderzeń na sekundę. Dobra, dobra, lecimy dalej. Ojejciu, walka z bossem, no daj mi coś dobrego, chociaż rzeczywiście opłacało się do tego Wormwooda wracać, bo bardzo się boję tego po prostu bossa. Boję się go z dwóch powodów. Po pierwsze, jest bardzo silnym bossem. O Jezus. Po drugie, jego nazwa mi przypomina o Darkwoodzie, serii, której nie skończyłem i o którą ciągle mi piszą widzowie. Pozdrawiam serdecznie. Po Wizardry chyba nagram właśnie Darkwooda, bo po prostu nie dadzą mi żyć widzowie na Discordzie. Jezu, jakie to jest niesamowicie spowolnione, tu się nic nie dzieje. Tylko bardzo długo trwa ten atak. I to mi się akurat mało podobało. O Jezus, to, że on od razu spadł tutaj, też mi się nie podoba akurat. Ale dobra, już go powinniśmy teraz dobić. Dobra, gites. Po całej walce i dostaliśmy Bandage, czyli tak naprawdę... A, bo ja nie jestem Lostem. Dobra, to nieważne, to Old Man też jednak działa. Bardzo spoko item, nie też nam daje HP-a, co prawda pustego. Jeżeli dobrze kojarzę, daje nam też bardzo dużą szansę na otrzymywanie czerwonych serduszek. Bardzo dużo teraz tych czerwonych serduszek rzeczywiście będzie leciało. I to jest całkiem przydatne. Nie będę podnosił na razie tego tych czerwonych serduszek, jakbym miał, nie wiem, efektor Wablon, no to nadal działa, więc jest gites. Dobra, idziemy na... Kolejne piętro, coś nagrywa w ogóle. Jakbym teraz jeszcze zmasakrował swoje gardło, to się w ogóle by to jeszcze nie nagrało, to by mi było mega przykro. Ale nie dopowiem wam, że ten hot dog po prostu, którego dzisiaj zrobiłem, parę rzeczy tam pozmieniałem. Ostatnio tam troszkę kombinowałem, jak te rzeczy zmieniać w tym hot dogu, bo robiłem hot dogi w ten sam sposób przez naprawdę bardzo długi czas. Ostatnio parę rzeczy zmieniłem. Jezu, no dzisiaj chyba jackpota po prostu trafiłem, jest naprawdę taki przepyszny, no... Nie mogłem wyjść z podziwu, jaki smaczny jest ten hot dog. Aż się nie mogę doczekać nagrać go tu z Ryfkiem teraz dla was. Sądzę, że rzeczywiście pójdę w końcu do tego fryzjera w następnym tygodniu i Mam jak nigdy, to jest oczywiście jak nigdy, mam parcie na nagrywanie kamerą. Mam na myśli właśnie gotuj z Ryfkiem i tą tier listę w postaci z Isaaca. Dobra, jedziemy sobie dalej. Sklepik, w którym najprawdopodobniej nic nie kupię, bo nie mam pieniędzy. O, zauważyłem jedną rzecz, nadal bardzo szybko lecą pociski tych przeciwników, mimo tego, że mamy stopwatcha, nie? Naprawdę, widać różnicę po prostu w Repentance, jak bardzo, bardzo przyspieszyli strzały tych mołów? Nie wiem, czy oni się moły nazywają, bez mega moł jest psy-moł, to wydaje mi się, że to jest po prostu moł. O, moł, to jest ciekawe, że mowing, trafiłem jakoś na YouTubie na coś takiego. Ćwiczenia, które pomagają podobno estetykę twarzy polepszyć. Mowing czy mewing to się nazywa po angielsku? Nie pamiętam dokładnie, ale chodzi nam ogólnie o dobre trzymanie języka w buzi, o przeżuwanie dobre jedzenia, o na przykład, nie wiem, ćwiczenia z gumą do rzucia. To jest w ogóle śmieszne. I tak sobie zacząłem robić, mówię, dobra, przecież to nie zaszkodzi, a kto wie, może będę miał taką, wiecie, linię po prostu szczęki jak ten czat z tych memów, taki czarno-biały, kiedyś mi się uda. Dobra, idziemy do Treasure Roomu, na razie Stars tutaj nie używam, na Treasure Room zostawię sobie na kolejne piętro, bo już większość tego piętra i tak mam zwiedzone i pójdziemy sobie na walkę z bossem. A akurat szczerze mówiąc po ten kluczyk to bym się jeszcze tutaj przeszedł, bomb mamy bardzo dużo, a klucze jakoś niespecjalnie. Jak się znowu trafi jakaś właśnie skrzynka XL, no to bardzo miło by było, jakbyśmy rzeczywiście mogli ją otworzyć. To jest też coś, o czym jakoś nie myślę od wyjścia Repentance, ale no dosyć rzadko się trafia, więc też trudno o tym myśleć. Właśnie na tych wcześniejszych piętrach mieć więcej, aby się kichać chce. Ale chyba nie kichnę. Na tych wcześniejszych piętrach mieć po prostu więcej kluczy na zapas, jakbyśmy właśnie dostali na przykład skrzynkę złotą, tą taką większą. Dobra. A już niech będzie to pół czerwonego serduszka. Jak się trafi, nie wiem, Dark Princess Crown w Devil Room, ja będę miał jeszcze HP-a, to spoko. Dobra, to jest nieważne, to jest niemożliwe w tym momencie praktycznie do dostania. Co tu mamy w Treasure Roomie? Doctor's Remote. Wolę Doctor's Remote, szczerze mówiąc, jak ten drugi item. Ten drugi item tak czasem mi odpala przejście do Secret Roomu, czasem nie, a Doctor's Remote to będzie zawsze gwarantowana, idealna bomba. To jest bardzo dobry item na walkę z bossem, bo mamy Bob Scares, więc ta bomba będzie biła więcej i będzie jeszcze zatruwała, spoko sprawa. Dobra, idziemy na walkę z bossem, tu już spokojnie iść nie będę, na tym piętrze w ogóle do sklepu iść nie będę. Pip taki bosik, no nie za trudny, no nie, no my mamy stopwatcha, to jest po prostu jeden z najmocniejszych itemów w ogóle w całej grze, więc dajcie spokój, ja tu się jakoś specjalnie przejmować nie muszę, a i tak jakimś cudem sobie zadałem obrażenia od tego pipa, masakra. Dobra, 80% szans na Angel Room, no niech się trafi. Dobra, jest Angel Roomik, jest laczki, piętro za późno, albo dwa piętra za późno, ale lakap jest, więc spoko. I to jest item, no średni, szczerze mówiąc bardzo średni. Coś tam loket, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywa, ogólnie teraz za podnoszenie Soul Heartów będziemy otrzymywali zwiększone statystyki na stałe. Nie jest to niby nic złego, ale te statystyki się zwiększają tak mikroskopijnie, że jakoś specjalnie mi się to, szczerze mówiąc, po prostu nie podoba. Jak na przykład kupujemy Keeper Stack i w sklepie przepraszam, zakupowanie jakiegokolwiek itemu dostajemy naprawdę bardzo zwiększone statystyki, obrażenia jakieś 0,5 zwiększane jak nie więcej. Tak z tym itemem jest naprawdę mega słabo i te statystyki się tak mikroskopijnie zwiększają, że jak dla mnie jest dosyć mało opłacalne. Śmieszny jest ten champion, bardzo mi się podoba ten champion, w ogóle pomysł na niego. Ale trudny jest, skubany, jak się schowa gdzieś za ścianą i mnóstwo przeciwników innych do zabicia mamy, to może być dosyć problematyczny. No w takich pokojach to szczerze mówiąc mógłbym czachy sobie rozwalać nawet, bo... O właśnie, możemy dostać Dry Baby, ale jaja. A na taki pokojach XL i tak od razu nam się będzie ładował nasz item aktywny, więc mega luźno. Muszę rzeczywiście częściej rozwalać te... Nie czachy, tylko... Grzyby muszę częściej rozwalać, bo... Narzekam, że za rzadko się trafia w Repentance Magic Mushroom. Wypiszecie, że wam się mega często trafia, jak tylko po prostu rozwalacie te grzyby. Ja czasami rzeczywiście kiedyś, jak to grałem, lata temu, jak miałem zawsze jakąś złotą bombę, to rozwalałem te grzyby i tak dalej, ale nie wiem, po prostu jakiś się nigdy ten kochany Magic Mushroom nie chciał trafić. Dobra, wejdźmy sobie do sklepu, mam po prostu dużo kluczy, a może będzie coś na przecenie. Albo walka z gridem, spoko, szczerze mówiąc. I mówię, ten doktor z Emote teraz naprawdę będzie bardzo fajne obrażenia zadawał razem z Bob Skers. Za obu was rozwalenie? Nie, tylko za właśnie, tylko rozwalenie pierwszego dostaje delikatnie zwiększone szanse na David Room, więc nie ma co wysadzać zawsze drugiego Keepera w sklepie. Secret Room tutaj nie ma. Tu mógłby być Secret Room. Sprawdźmy sobie. No i Secret Room jest. A w nim nic ciekawego. Przynajmniej mi się bomby zwróciły. Za was już nie dostanę zwiększonej. Tak, nie dostanę zwiększonej szansy. Wydaje mi się, że jedynie zwiększoną szansę dostałbym, jakbym wysadził chyba Begara? W Arcade Roomie na przykład. O Jezu, ale trochę mi już gardło nie wyrabia. Mówię, naprawdę się dobrze czuję. Naprawdę się dobrze czuję. Apetyt mam, nie jestem jakiś chory. Tam pierwsze 2 dni miałem 37,5, ale no to tam do przeżycia. Tylko to gardło, po prostu to jest niesamowity ból. Ale zarąbiste tabletki mam. Zarąbiste tabletki rzeczywiście znam. Ale jakbym miał pudełko, to aż bym wam polecił, ale nie mam pudełka, to wam nie polecę. Ale zresztą jak tak polecam, to niektórzy widzowie się spinają, że reklamuję rzeczy i mi pewnie ktoś za to pieniądze dał. Najbardziej mi rozwala to, że ostatnio jak robię streamy i na przykład jest zapis streama po streamie, jak zawsze zresztą, to jakiś czas temu ktoś zaczął pisać komentarze, bo zacząłem je usuwać, bo mnie denerwowały. Ktoś zaczął pisać komentarze, nie wiem czy dla beki, czy serio tak myśli, że ja chyba kupuję wyświetlenia. Bo co się dzieje, jak się zrobi zapis streama? Jest zapis streama, pierwsze te 5-6 tysięcy wyświetleń jest tylko od widzów na żywo, więc jest film, który ma 6 tysięcy wyświetleń i 0 komentarzy, no norma. 6 tysięcy wyświetleń, 0 komentarzy, podejrzane. Ktoś chyba kupuje wyświetlenia. Myślę, Boże święty, no. Na zapisie streama będę wyświetlenia kupował. Sakra. Kurde, no, liczę na itemki. Ale spoko, karta World odpalę, szczerze mówiąc, raz na tym piętrze. Wheel of Fortune sobie zostawię, Soul of Apollyon razu użyję. Będziemy mieli cały challenge room za nami i lecimy na walkę z bossem. O Jezu, ja myślałem, że na tym piętrze nie byłem w Secret Roomie, nie użyłem karty Worlda. Przecież byłem w Secret Roomie. No nic, idziemy dalej. O, ciekawe pytanie do was, ale się wkręciłem normalnie, waliłem bekę z tego na początku. Ale po ostatnim odcinku Top Model, może ktoś ogląda. Ale to jest... aż mi wstyd się przyznawać, ale oglądam Top Model. Bo mnie narzeczona do tego przekonała. Komu kibicujecie? Ja jestem ciekawy, kto wygra. Ja na razie uważam, że ten Kacper ma duże szanse. O Jezu, nie pamiętam jak ona miała na imię. O Jezus, nie pamiętam tych imion. Dobra, nie pamiętam, oprócz Kacpra. Miałem jeszcze 2 moich faworytów, ale wam nie powiem. Ta co miała złoty bilet, o, nie wiem jak ona miała imię, ale ta co miała złoty bilet, a tego trzeciego już zapomniałem, szczerze mówiąc. Tak więc no, pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów Top Model. HP Up Damage Up, z chęcią. Mit bardzo fajny item. Trisagion, fajny. Trisagion jest spoko, bo mamy bardzo mały shot speed i w końcu będzie Trisagion, który mam nadzieję, że będzie działał. Im mniejszy shot speed, no spójrzcie jak on ciśnie. Co tu są za obrażenia chore? Dawno nie miałem Trisagiona właśnie z małym shot speedem, a widać, że rzeczywiście jak Trisagion ma mały shot speed, to ciśnie chore obrażenia. Szczególnie jak właśnie przeciwnik stoi, albo jeszcze jakby od nas odchodził, to już w ogóle by jakaś masakra była. Dobra, całe piętro, idziemy na kolejne. Ja was za chwilę na kolejny piętrze przeproszę i się po prostu wysmarkam, bo już nie daję rady z tym dochalem. No i jestem, sorki za krótkie cięcie. Od razu lepiej. O Jezu, dobra, myślałem, że go zabiłem wcześniej, ale nieważne, ale mi się uszy zatkały normalnie. Czekajcie, ja zawsze się nauczyłem, że patent na odetkanie uszu to jest ziewanie, tylko... No teraz... Przepraszam, jeżeli komuś sprawiłem, że będzie ziewał. Ja wiem, że to bardzo łatwo jest kogoś zarazić ziewaniem. Dobra, na tym piętrze... Jezu, ale mam dużo pieniędzy. Z chęcią bym sobie do sklepu poszedł. Może coś ciekawego nam się uda kupić. Jestem ciekaw, jak na tym itemie działa Car Battery. Car Battery już mieliśmy, więc raczej się nie trafi. Ale jestem ciekaw, czy na tym itemie to działa tak, że spadają naraz 2 bomby. Czy tak jak gdy mamy na przykład pociski z Epic Fetusa i 2020, czyli że te bomby spadają jakby po sobie, jest tak bum bum, a nie że tak na raz bum. Jak mówię, to tylko widzę tego rapera, coś tam bum. Albo o Jezu. Dobra, zdradzę wam rąbek tajemnicy po prostu odnośnie hot dogów Kapitana Bomby. Tam jest ogórek świeży. I ten ogórek jest właśnie moim nowym dodatkiem. Czasami robiłem z ogórkiem rzeczywiście, ale nigdy w tym połączeniu z innymi rzeczami, które są teraz w tym hot dogu. No i ten ogórek rzeczywiście sprawił, że no jest przepyszny po prostu ten hot dog. I nie wiem, czy słyszeliście piosenkę Kukumba. Piszcie po prostu ogórek po angielsku. Jest taki czarny gość, który po prostu coś gada o witaminach. Aż się zachciewa jeść po prostu ogórka. Polecam serdecznie. Jak macie problemy z jedzeniem zdrowych rzeczy, to ten pan was na pewno do zjedzenia ogórka przekona. Ale dzisiaj głupoty gadam, sorameczka, ale jestem po prostu w rytmie dobrego humoru chyba. Dobra, idziemy na Begara, zobaczymy co tam nam ciekawego koleżka da. Karta nie jest Humanity, to jest spoko, na hasza raczej nie zdążę, aczkolwiek zostawiłbym sobie to na jakiś późniejszy etap gry. HP Up może być, Wheel of Fortune sobie wezmę, wysadzę, weźmy sobie kluczyk i lecimy szukać kolejnych pokoi. Walka z bossem, no ale nie było mnie na tym piętrze chyba w sklepie, że ani w sklepie, ani w treasure roomie tutaj nie byłem, więc no, no nie no, pójdę i do treasure roomu i do sklepu. W ogóle widziałem dosyć ciekawy trik na zabicie hasza. Podobno pociski hasza nie niszczą kup, o czym nie wiedziałem, szczerze mówiąc. I wystarczy użyć karty Against Humanity, na przykład jakiegoś właśnie muchy, która bije przeciwnika. Jesteśmy nietykalni praktycznie. Kresowy tar, nic ciekawego. Idziemy w takim wypadku szukać jeszcze naszego sklepu. W sklepie jeszcze nie byłem. Złota skrzynka, z chęcią odpalę, może jakiś item się trafi. Stem cell nam regenerował chyba serduszka przy wejściu na kolejne piętro. Nic ciekawego. Stem cell. O, może właśnie z Dead Cellsów nagram kolejny odcinek z losowych wtorków. Tak się właśnie zastanawiam, z czego nagrać i chyba Dead Cellsy nie są głupim pomysłem. Dobra, bierzemy HP upa i lecimy na walkę z bossem. Daleko do niej nie mamy. Fajnie by było dostać jakieś mapowanie. Właśnie brakuje mi kurde jakiejś mapy albo kompasu i mógłbym szybciej pójść na walki z bossem na łumb. Jakbym się pośpieszył, to może nawet bym zdążył na tę walkę z haszem. Jestem też ciekaw... Nie, dobra, to nie ma wpływu. Byłem ciekaw, czy jak się wiecie, cofam, strzelając do przodu pociskami z Trisagiona, to czy te pociski również tracą prędkość, ale chyba nie. Gdzie dzisiaj pójdziemy? Na The Chest? No, ostatnio chyba na Dark Roomie byliśmy, jeżeli dobrze kojarzę, więc możemy sobie dzisiaj pójść na The Chest. W Devil Roomie niestety nic ciekawego. Olałbym to i idziemy dalej. Mówię, te Devil Roomy tak popsuli są. Tak okropne te Devil Roomy teraz, że ja nie wiem, no po prostu jakiegoś moda chyba ściągnę, który po prostu naprawia Devil Roomy, żeby po prostu te Devil Roomy były normalne. Aż mi przykro wchodzić do tego pokoju mojego ukochanego Devil Roomu i taki szajs tam widzieć. Nie wiem, jak wejść do swojej ulubionej po prostu knajpy i nagle zobaczyć, że wszystkie twoje ulubione pozycje z menu po prostu usunęli. Ale jestem zły ostatnio, jest taka naprawdę bardzo dobra burgerownia, no mógłbym serdecznie polecić, naprawdę pyszne burgery. Jakbyście byli kiedyś w Skierniewicach, są w Skierburgerze, ale mnie tak denerwuje, że... O Jezu, co mi coś tam uderzyło. To jest burgerownia, która pracuje do 21, a robi dostawy tylko do 20. No jak może burgerownia do 20 robić dostawy? Po prostu nigdy od nich nie zamawiam. Może to i dobrze, bo bym zamawiał chyba z 2 razy na tydzień. A nigdy nie zamawiam, bo miałem dostawy po prostu do 20. Masakra. Tracą klient. I jestem mega zły i chciałem podzielić po prostu z wami tą informacją. Jak ktoś ogląda ze Skierniewic, z zarządu Skierburgera, serdecznie pozdrawiam. Wydłużcie godziny pracy, bo tracicie klientów. Ale burgery robicie naprawdę smaczne. Dobra. Super Secret Room. Miałem nadzieję, że tu będzie szczerze mówiąc gdzieś przejście do walki z bossem. Szybciej sobie tutaj byśmy poszli od razu na walkę z bossem, ale... O niestety, na łump szczęścia nie mam. Ale akurat z Trisagionem bardzo szybko sobie tutaj radzimy z tymi przeciwnikami. Naprawdę bardzo fajnie to idzie, mówię. Żadnego shot speed-upa nie mogę teraz wziąć. Każdy shot speed mi zmniejsza obrażenia z Trisagiona i to naprawdę tak znacznie. Jakbym dostał za to jakiś item, który mi shot speed zmniejsza, no to byłoby super. Jakieś, nie wiem, Yves Mascara chyba zmniejsza shot speed. Daygas, no Sol Harcik, spoko. Yves Mascara chyba mi zmniejsza shot speed. Jaki item jeszcze zmniejsza shot speed? Ogólnie jakieś mnożniki do obrażenia zazwyczaj zmniejszają szosby, tak mi się wydaje. Blastocyst! Bardzo łatwy bossik, bardzo łatwy, szczególnie, że wszystkie te jego segmenty, mówię, będziemy sobie mogli rozwalić po prostu za pomocą naszych pocisków z Trisagiona. Super sprawa. Oby się trafił Angel Room, jeżeli cokolwiek. O nie, Stemcel, no to jest właśnie item, którego nie chcę. HP up jest spoko, ale to jest Shot Speed Up, a tak jak mówiłem, Shot Speed Up to jest po prostu dla nas Damage Down. Dobra, jeżeli się tu pośpieszę, możemy jeszcze zdążyć na walkę z Haszem. Ja bym poszedł od razu w stronę Super Secret Roomu. Ja wiem, że to nie zawsze się sprawdza, ale rzeczywiście zazwyczaj bliżej Super Secret Roomu jest przejście na walkę z bossem. Więc ja olewam tutaj wszystkie znajdźki, idę od razu do góry i mam nadzieję, że będzie zaraz gdzieś bosik. Zdążymy sobie jeszcze w ten sposób na walkę z Haszem. Mam pieniądze na item w sklepie, mam klucze na każdy pokój, więc spoko nawet by było. Dobra, tu od razu się dostajemy. Oż to odpalę, żeby nie było. No, wygląda jakby tu była droga do rzeczywiście walki z bossem. Całkiem nieźle to na razie się prezentuje. Jest walka z bossem, super, jeszcze żadnych przeciwników tu. A dobra, nieważne, jednak są przeciwnicy. Nie no, czasowo to już na pewno zdążymy. Na luzaku, nawet sobie tę skrzynkę złotą otworzę bez problemu. Może coś tam się nam trafi. No, kluczyk, nic ciekawego. Dobra, zabijamy hostów. O, hosty dosyć silne. Znaczy silne, denerwujące. Nie wiem czemu teraz, odkąd obejrzałem Squid Game, jak słyszę host, to po prostu widzę hosta gry. Albo tych VIP-ów. Nie chcę spoilerować, ale jedną rzecz tylko powiem odnośnie gry aktorskiej. To jest bardzo widać różnicę między grą aktorską Koreańczyków w tym serialu, a nie wiem, czy to są też Koreańczycy, którzy mówią po angielsku, czy to są rzeczywiście jacyś Amerykanie, ale no różnica między grą aktorską jest, no nigdy nie widziałem tak dużej, naprawdę jest zatrważająca aż wręcz, nie? Nie wiem, po prostu czy też to zauważyliście, na pewno to zauważyliście, nawet nie muszę się zastanawiać, czy zauważyliście, to jest po prostu fatalna ta gra aktorska. Dobra, no nic. Przepraszam, idziemy dalej. Część plan w Conjoint? Mam nadzieję, ale chyba Conjoint szybko nie zastaniemy. Podwójny efekt działania kart. Jestem ciekawy, jak Claw działa podwójnie na karty Games Humanity, jeżeli w ogóle? Raczej nie. No właśnie, nie działa. Empress. Mega zwiększone obrażenia. Będę używał Empress na walce z Haszem na pewno. Tu zapik, super. A z tych itemów wziąłbym sobie, no nie no, majteczki w kropeczki to mnie jakoś specjalnie nie interesują, to jest bardzo kiepski item. W ogóle dużo itemów się mi trafiło, które właśnie parę godzin temu graliśmy z narzeczoną. To też jest ciekawe, bo to jest jedyna moja gra od, nie wiem, miesięcy, lat, którą gram poza nagrywaniem. Może częściej nią zacznę grać, to trochę lepszy się znowu zrobię, a nie jak w tym Repentance. Już nie wygryłam 98%, potem tylko 92%. Znaczny spadek. Dobra. Empress odwrócone. Boże, jakie odwrócone. Empress podwójne, Staroclafem. Pieniążki bym wpłacił do maszyny i lecimy na walkę z Haszem. No z tym Empress to powinno być całkiem spoko. Jestem ciekaw tylko, czy Bloody Ghast jest nam w stanie dać Tears Upy ponad limit. Czy to jest rzeczywiście jako Tear Delay działa, czy nie dostaniemy lepszych tearsów. Fajnie by było, jakbyśmy rzeczywiście dostali trochę lepsze tearsy. Ja tu się schowam tylko za Dry Baby. No i z Dry Baby akurat walka z Haszem jest naprawdę w miarę przyjemna. Będę musiał tylko w miarę daleko stać, żebym, jak nie zobaczę much, żebym zdążył zabić much, zanim do mnie podlecą. Chociaż wydaje mi się, że nawet z takimi fajnymi obrażeniami muchy i tak mi zadadzą raczej obrażenia, zanim miałbym je zabić, zanim one by miały do mnie dotrzeć. Nie wiem, czemu mi się przypomniała teraz stara gierka, w którą grałem na kompie. Ja mam takie po prostu czasem, naprawdę mi się, ja mam takie flashbacki z dzieciństwa czasami, że mi się przypominałem mapy z CS-a 1.6, na których grałem może tylko jednego dnia i nigdy więcej na tej mapie nie zagrałem. A i tak te mapy mi się po prostu przypominają. Miałem z jakiej, nie wiem pojęcia z jakiej paki tak to działa. A teraz mi się przypomniała znikąd Murloc RPG. O Jezu, ale to była giera. Przeglądarkowa to była gra. Dzisiaj grał Murlokiem z Warcrafta. Ale naprawdę, jak na te gry przeglądarkowe to było mega rozbudowane. Jestem ciekaw, czy tam była jakaś pełna wersja tej gry. Pamiętam też, że jak byłem młodszy, była taka giera, że się jakiś zamek budowało. To miało taką bardzo dziwną grafikę, bo zarazem taka grafika 2D i 3D. Jakiś zamkiem się po prostu zarządzało, niekoniecznie, że się budowało. Zarządzało się zamkiem i tak zawsze była darmowa wersja i ta płatna. Jestem ciekaw, czy to do dzisiaj jest do pogrania. Normalnie bym ściągnął tą płatną wersję i pograł w te gierki z dzieciństwa. Szkoda, że już tych gierek flashowych oczywiście nie ma. Znaczy nie ma, chyba nadal są, tylko trzeba pobierać te pliki i na kompie odpalać, a no to już nie jest to samo. No i dobra, powiem wam, że ten haszyk idzie naprawdę nieźle. Tylko no rzeczywiście mamy obrażenia bardzo zwiększone. Empress mnie dobrze mógł zostawić na walkę z Mega Satanem, ale do walki z Mega Satanem to ja już dostanę całkiem sporo itemów. No więc rzeczywiście, zawsze sobie wolę najpierw na haszu sobie użyć wszystkie jakieś karty typu Strength, właśnie Empress, a na Mega Szatanie i tak mamy dodatkowe itemy z The Chest. I cały The Chest tutaj przejdziemy. Ostatnio jak idę na The Chest i idę na Mega Szatana, to od razu idę na walkę z Mega Szatanem. Przepraszam. Dzisiaj od razu sobie... Boże, od razu. Dzisiaj sobie przejdziemy przez całe piętro, może się jakieś dodatkowe fajne itemy uda zgarnąć. Fajnie by było, jakbym przestał otrzymywać obrażenia, ale bardzo mnie rozprasza ten czerwony familiar. Naprawdę, te jego pociski wyglądają identyko po prostu jak każdego przeciwnika, który we mnie strzela. Bardzo nie lubię, jak moje familiary mają czerwone pociski, albo jak ja mam czerwone pociski. Dobra, karty Games Humanity bierzemy. Może od razu bym to odpalił, nie będę już miał takiego dużego piętra, więc no, na takim bardzo dużym pokoju sobie odpalmy to kartę Games Humanity, no i super, mamy Petrified Poop, więc sądzę, że no, parę Soul Heartów sobie na pewno zgarniemy, a od razu będę miał pieniądze do wpłaty do maszyny. Super sobie tutaj działa Trisagion, naprawdę momentalnie to wszystko rozwala. Boże, ale będę miał tych pieniędzy, ale żadnych Soul Heartów nie widzę. Trochę słabo, nie wiem jaka szansa jest na to, że się Soul Heart akurat trafi zamiast czerwonego serduszka. O, jest jeden, dobra. No chociaż jeszcze z jeden, żeby się rzeczywiście trafił Soul Heart i będzie super. Jeszcze HP up, a teraz dostaliśmy Lucky Penny. O, to jest też coś, co rzeczywiście mogłoby się trafiać, chociaż akurat nie mamy jakoś specjalnie losowych efektów ciekawych, więc no nie wiem, czy to będzie jakieś mega przydatne. Czy tu jest gdzieś jeszcze Lucky Penny? Szczerze jakoś specjalnie nie widzę. Zarąbistego moda widziałem, muszę go pobrać. Mod, gdzie podnosimy coiny, każde podniesienie coinu jest w wyższym tonie. I jeżeli podnosimy rzeczywiście te coiny bardzo szybko, to jest takie, wiecie, i tak dalej. Ole, żem wpłacił, ole... Ale gówno, co to za figuła? Speed up, dobra, już chyba, że shot speed up to by było mega słabe. Dobra, całe piętro, no max coinów mamy, nie wiem, jakieś... O, jest jeszcze Lucky Penny jeden, dobra. Nie wiem, co tu by się mogło trafić, jeszcze jakieś... Money plus power to jest chyba jedyny item, który by mnie tutaj interesował. Idziemy na kolejne piętro. Idziemy na walkę z Isaaciem, na walkę z... Mega Szatanem, ale mówię, najpierw jeszcze cały ten czas zwiedzimy i może się jeszcze trafi przejście na Void, to też z chęcią sobie na Void oczywiście przejdę. Teraz itemem, który najbardziej chciałbym, to jest samonaprowadzanie. Rzeczywiście z Tisagionem samonaprowadzanie, jeszcze mały shotpick, to w ogóle niszczy przeciwników niesamowicie. Jest to efekt, który miałem parę razy, ale nie wiem, czy więcej jak dwa razy mi się trafił, chyba nie. Ale kurde, teraz jest naprawdę tak dużo itemów, że powiem wam, że te wszystkie takie synergie dosyć ciekawe, które się kiedyś miało, jak na przykład, nie wiem, Rubber Cement i Brimstone, teraz są tak nieprawdopodobnie rzadkie. Ile jest itemów teraz w Isaacu? Z 800? No nie wiem ile, ale no sądzę, że ponad 600 to jest minimum. I naprawdę w jednym podejściu dostać dużo itemów, mały problem jest z tym. No chyba, żebyśmy grali Isaaciem. Sądzę, że serio, jak odblokujesz większość rzeczy i częściej będę grał Isaaciem, to tych synergii zobaczycie znowu trochę więcej. Sporo kluczy, bardzo fajnie, na pewno mi się przydadzą na to The Chest. Mam nadzieję, że się sporo skrzynek kolejnych trafi oczywiście. I fajnie rzeczywiście by było, jakbyśmy dostali jakiś efekt losowy na pociski. Nie, że Trisagion sam z siebie bije częściej, jak zwykłe pociski, atakuje więcej razy na jakby jeden wystrzał. Tu mamy bardzo dużą statystykę szczęścia, mamy 6 szczęścia. No, to jest bardzo dużo. Większość efektów to w ogóle w tym momencie będzie za 100%, no miała 100% szans na włączenie się, naprawdę super sprawa. Dobra, wy koledzy Nic strasznego. Do Crossrooma oczywiście nie idę. Mam za mało po prostu zdrowia. Idziemy tylko szukać walki z Isaaciem. Jestem ciekaw, jak działa Trisagion z Lost Contact, z Shielded Tearsami. Czy to działa w ogóle? Wydaje mi się, że chyba nie, bo byłoby za mocne. Ale jakby nie działało w ogóle, to też by było dziwnie. Jakoś musi działać, ale jak? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, tej piguły brać nie będę. Idziemy szukać walki z Isaaciem. No to jest inna rzecz na tym piętrze, która mnie interesuje. Katedra to jest najmniej przydatne piętro w większości podejść, niestety. Odpalmy sobie tutaj jeszcze kamień z X-em. Kolejny solharcik, super sprawa. Oj, za ponoszenie solhardów dostaję zwiększone statystyki, zapomniałem o tym kompletnie. A akurat zasięg mi się bardzo na tym Tissagenie przyda, bo widać, że troszkę mam zabały. O Jezu. Ależ mnie nos niszczy, sorameczka. O, jest też jedna giera. Kurde, nie wiem, co z tego, chyba zrobię serię na kanał premium, ale to jest taka gierka, nie wiem, tam za dużo do komentowania nie ma. O, i range down, ale słabo. Zeus Pan Olimpu, o Jezu, no uwielbiam, uwielbiam. Co ja robię w ogóle? No nic nie widzę tutaj. Zeus Pan Olimpu, jedna z moich ulubionych gierek. Słyszałem, że ma wyjść remaster Kleopatry. I tego też się nie mogę doczekać, bo wiem, że grałem, ale mi się Zeus bardziej podobał, bo już był trochę bardziej nowoczesny. I jestem ciekaw, jak zmienią rzeczywiście, znaczy to nie jest Kleopatra, tylko Faraona. Faraon Kleopatra tam chyba było, był dodatek do tej gry, jeżeli dobrze kojarzę. Bardzo podobne te wszystkie giery w ogóle do siebie też były. Dobra, o, chowamy się, no nie, no to było nie do uniknięcia, widzowie. Trochę przypał. Boże, ja siebie kompletnie nie widzę. Widzę, skąd pociski lecą, ale... O, taka średniawka trochę jest z tą widocznością, ale nie jest najgorzej, zdrowia mam jeszcze całkiem sporo. Jeszcze jakiś... Nie, ja muszę przestać bijać te pociski, bo jest masakra. Jeszcze jakiś dobry itemik, jeden z The Chest i możemy iść na Mega Satana. Muszę też pamiętać o tym, że mam te Tears Upy też z Bloody Ghasta, więc to jest naprawdę bardzo przydatna sprawa. Dobra, Curse of the Maze, nic strasznego. O, i mamy wygrane podejście. Wafer, spoko. Część sprzętów Boba. A, wezmę tego Bob z Braina. Tego i temu nie lubię, ale niech będzie. Będziemy mieli takich małych przyjaciół, jak będziemy otrzymywali obrażenia. Piggy Bank, bardzo słaby item. Nic ciekawego. No to co, na tym piętrze tylko chodzimy po piętrze i mam nadzieję na jak najwięcej skrzynek. A, już otworzę. No, nic ciekawego. Queens. O, dobra, nieważne, przemiana w Conjoint, no to jednak spoko. Będziemy mieli przywoływanych familiarów za zabijanie przeciwników. Chyba 4 maksymalnie na pokój, jeżeli dobrze kojarzę. Całkiem spoko sprawa, bo te familiary naprawdę mogą być przydatne. Kolejna skrzynka, super, kolejny efekt na bomby. O, jakoś specjalnie nieprzydatny, ale może być. Nie no, teraz jak mamy tak dużo różnych pocisków, to serio, teraz jakbyśmy mieli pociski samonaprowadzając na potrójnym jeszcze strzale z Conjoint, to ja bym teraz mega koksił w tego Mega Satana. Dobra, walka z Warem nie powinno być najgorzej. Na walkę z The Lamp raczej iść nie będę. Dużo widzów... No znowu skrzynka z kolcami, ale syf. A, dobra. O, w końcu użyję tego itemu, suplex, Boże. Czekajcie. A, dobra, ja nie wiem, jak to działa. Zaczekajcie, czekajcie. Cyk. Ale to jest śmieszny item. Czuję się jak Brock Lesnar po prostu. Child Dish? Nic ciekawego, wszystkie te znajdźki. Dobra, zaczekajcie. Idziemy supleksować kogoś. Uuu, Enviego. Dobrze. No dobra, to nie zrobiła aż tyle, co myślałem, ale... Śmieszny item. Czy jestem w stanie supleksować Mega Satana? To by było nawet niezłe. I spoko jest ten item, bo się bałem, że wiecie, jak tego przeciwnika nie zabije na strzała, to otrzymam od razu od niego obrażenia po tym, jak się z nim teleportuje w jakieś miejsce, ale naprawdę sporo czasu mamy jeszcze zanim... sporo czasu mamy jeszcze, zanim będziemy mogli otrzymywać obrażenia. Dobra, lecimy dalej, kluczyk kolejny. No, przyda mi się, jak będę miał kolejną skrzynkę do otworzenia. Sądzę, że więcej jak 2 itemów na tym piętrze raczej nie zgarniemy. Nie mamy niestety Guppy Taila, więc szanse na te skrzynki nie są jakieś specjalnie duże. Conjoint też mi teoretycznie zmniejszyło. O! Ale tu mam plan. Mamy Bloody Ghasta i mam Wayfera i mam czerwone serduszko do podniesienia. Powinienem jeszcze 2 razy otrzymać obrażenia tylko po to, aby zwiększyć sobie tirsy jeszcze przed walką z Mega Satanem. No, to nie jest głupi pomysł. Kurde, nawet chciałbym, nie wiem, jakąś fajną miniaturę. Ale no nie wiem, czy trafi. No nie będę mógł iść na Mega Satana. Ale dobra, wydaje mi się, że podwójne D6 jest ciekawsze jak Mega Szatan. Szczególnie, że jeszcze nadal moglibyśmy mieć przejście na Void po walce z The Lamb, więc ja użyję Forget Me Now na... A ciebie też mogę supleksować? Dupę samą! Co jest? Śmiesznie. Co ja chciałem powiedzieć? Nie pamiętam. Powtórzymy sobie to piętro i no mówię, może się trafi przejście na Void po walce z Blue Baby na powtórzonym piętrze. Jezu, naprawdę super jest efekt ogólnie Trisagiona, ale z takimi tirsami ja nie widzę kompletnie nic. Jest po prostu czarno. To są chyba też maksymalne tirsy, jakie teraz możemy otrzymać. No więc już obrażeń nie ma co otrzymywać jakoś na siłę. A czekajcie, tak, dobra, nie możemy już sobie tirsów zwiększyć. No tirsy 8, obrażenia 6. Całkiem nieźle. Range up, spoko. Za tą pigułę range down chociaż dostaliśmy z powrotem. Mi się wydawało, że mieliśmy chyba mniejszy shot speed. Chociaż może i zawsze mieliśmy taki 0,9. No i dobra, lecimy dalej. Dużo pokoi nie powinno zostać na tym piętrze. Więcej skrzynek dostałem, jak myślałem. Ostatnio w ogóle jakoś dosyć często się do skrzynki na D6 trafiałem, jak rzeczywiście po D6 sobie chodzę. Jestem w szoku, bo... No nie wiem, jak grałem kiedyś, to czasami rzeczywiście mi się trafiała, może nie wiem, 1-2 skrzynki na całe piętro. A teraz tych skrzynek się trafia naprawdę bardzo dużo, mimo tego, że rzeczywiście nie mamy Guppy Stale'a. I widać, że range to jest coś, co bardzo mi się przydało. Jak stoję przy ścianie, to dokąd mam zasięg? Trochę ponad połowy pokoju, jak te pociski już tam się zmniejszają, to wygląda jakby zadawały obrażenia, ale ja wiem, że one obrażeń już nie zadają. I to jest trochę przypał rzeczywiście. Bo nie, że nic nie widzimy, no to mówię, ten zasięg wydaje się być niezły, a jakiś wcale super nie jest. Jestem ciekaw, czy jestem w stanie zniszczyć na przykład te, to coś, defa, na czym on jeździ. Ten taki konik na patyku. Czy byłbym w stanie to zabić jednym pociskiem, jakbym miał idealny shot speed taki sam jak to leci i wzdłuż po prostu pokoju raz strzelić. Kolejna skrzynka, Boże! Ale dobry item, Bird's Eye, a mówię, mamy naprawdę bardzo dużą statystykę szczęścia. Ale coś widzę, że te płomienie dosyć rzadko się trafiają. No to akurat trochę słabo. W Super Secret Roomie, piguły, speed up. Losowych piguł nie biorę, bo tirsy już mi nic nie dadzą. A mógłbym dostać pigułę, która by mi zmniejszyła, znaczy zwiększyła shot speed, a tego bardzo bym nie chciał. No, jest gites, jest gites. No dobra, tych płomieni jakoś może dużo nie będę widział, ale te płomienie zdają, jeżeli dobrze kojarzę, 4-krotność naszych obrażeń. W końcu już się dowiedziałem od was. Mam nadzieję, że to jest dobre info. Czym się różni płomień z Bird's Eye, a z... Death Pepper? Black Pepper? Ghost Pepper. O, Ghost Pepper to jest Capricorn, no super. Shot speed mi zwiększyło, ale syf. To nie chciałem. Przepraszam. Ghost Pepper ma obrażenia losowe i niszczy pociski przeciwników, a Bird's Eye, który mamy obecnie, ma obrażenia stałe, 4 razy większe od naszych i nie niszczy pocisków przeciwników. Obaj temy super, no ale oczywiście Ghost Pepper lepszy z uwagi na to, że niszczy pociski przeciwników. Dobra, wracamy się po Forget Me Now i lecimy jeszcze raz na The Chest. Zobaczymy, co tu nam się trafi. Pierwsze 4 itemy, najważniejsze. Nic. To ogólnie mnie zabija, jeżeli dobrze kojarzę. Jak działa pop? Na sam koniec wezmę Ipecaca, ale ja wiem, że to mnie zabije ogólnie, nie? Co tu się dzieje? Ja mam limit tirsów, bo te pociski już nie lecą dalej. Jest jakaś... Okulagi! Co tu się odwaliło? Te pociski stoją w miejscu. O kurde, dobrze jest. Ogólnie jakbym widział teraz Ipecaca, to jestem martwy. W sekundę. Dobra, to może tak. Ja wezmę Ipecaca, ale usunę konsolą, ok? Tak się umówimy. Nie będziecie narzekać, że zcheatowałem, mam nadzieję. Tam poza tym tak mamy wszystko odblokowane, więc dobra. O Jezu! O Jezu! Co to jest? Jaka jumpreza! O Jezu, jumpreza po prostu. W mojego ojca się zamieniam, on mówi imprez tylko, no, na jumpreskę. Jakie zarąbiście. Dobra, jeszcze chcę parę razy otrzymać obrażenia, tylko po to, żeby sobie te tilsy zwiększyć znowu na maksa. Tylko ktoś jeszcze jest! O, dobra, nieważne, już są otwarte. Dobra, zaczekajcie, wbiję się parę razy w przeciwników. Zwiększę sobie te tilsy do 8. Dobra, o Jezu. O, 9 żyć, to nie, nie, broń Boże. Mogę jeszcze zwiększyć? Nie, już mamy maksymalne tirsy, okej. W takim wypadku wracam się pod Ipecaca. Ipecac z tym itemem jest... O, zepsuty. Działa w ten sposób. Non stop otrzymujemy obrażenia od eksplozji przy pierwszym wystrzale. Ogólnie to wybiło bardzo dużo, nie? Nie jestem w stanie tego przeżyć. To był jeden strzał nadal. Przypominam, to był jeden strzał. A teraz przytrzymam. Ej, dobra, bo ja umrę. Bo ja umrę. Idę stąd, idę stąd. Masakra. Co to jest za item? Kto to wymyślił? Kiedy to naprawią? Dobra. Remove Ipecac. Dodam go sobie, jeżeli dostanę odporność na eksplozję, bo bym sobie go zostawił na przyszłość. Jakby zakładamy, że ten Ipecac jest cały czas, wiecie, w pokoju startowym. O. Szkoda, że przemiana Boba nie daje rzeczywiście odporności na eksplozję, nie? To jest głupie jak dla mnie. Nie no, co? To są za itemy w ogóle. Rubber Cement jeszcze. Tu nic nie widać. No to chory break dzisiaj mam nazwę na tytuł odcinka. O mój Boże, jak ja się cieszę, że poszedłem drugi raz na D3 zamiast na Mega Satana, masakra. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze parę itemów się może trafić. Jeszcze się Pyromaniak może trafić. Pyromaniak to jest tak rzadki item. O Jezu, nie pamiętam kiedy ostatni raz miałem Pyromaniaka. Tam walić nie wiem. Sacred Heart, Brimstone. Itemy takie jak się to nazywało, Spoonbender, to jest rzadki item. Ale i tak... No rzeczywiście, Pyromaniak. Nie pamiętam kiedy ostatni raz zostałem. Hoshat jeszcze spoko, Hoshat jeszcze się trafiał, ale Pyromaniaka rzeczywiście nie widziałem już lata. Nie wiem, może zmienili pulę i on się teraz nie może trafić w zwykłych pokojach, tylko z tego Begara eksplodującego. To by było ciekawe, jakby tak zmienili, nie? Dobra, gigantyczny pokój. I rzeczywiście mamy limit tirsów, widzicie to? Czemu ja otrzymywałem obrażenia? Nie miałem pojęcia od czego. Mamy limit tirsów i to jest trochę niefajne, bo nie mogę więcej pocisków pojawić na mapie. Widać rzeczywiście jak one znikają. No trudno, no trudno. Idziemy dalej. Mnóstwo obrażeń otrzymałem i nawet nie wiem od czego. Już nie muszę strzelać, bo szczerze mówiąc nie wiem, no stąd wylatują te pociski nowe. Z tych pierwszych pocisków z Trisagiona, to jest ciekawe. Pop! O, nie będzie. Piper. Plop raczej, a nie pop. Bardzo dużo tych dzieciątek wokół siebie mam, chociaż tyle spoko, bo one chyba blokują obrażenia przeciwników, jeżeli dobrze kojarzę. I nie spoileruję sobie, czy będę miał przejść na Void, czy nie. Pójdziemy sobie najpierw do... na co przystępiem, że sobie przejdziemy, na sam koniec pójdę rzeczywiście do walki z Blue Baby. Kolejny item. O Jezu, parasitoid! Ale będziemy mieli teraz jeszcze pająków. O mój Boże. Item zależny od... O! Tower? Co robiło Tower? Odwrócone. Nie kojarzę, szczerze mówiąc. Tower odwrócone. 6 losowych kamieni i znajdziek różnych, znaczy przeszkód. I może tam być Tinted Rocky. Ok, czyli 14 takich pojawimy. Wow, dziwne. 3 kamienie z X-em, co wy gadacie? No to niezłe nawet. 4 kamienie z X-em ten item mi dał. Loki's Horns, jeszcze więcej pocisków. Spoko. Tu są harciki. No cóż, wszystko, idziemy dalej. Loki's Horns, no to jeszcze teraz będziemy strzelać za siebie. Ja mam limit tipsów, ja po prostu nic nie widzę. No, skrzynka, losowy item. Bumfriend, o Jezu, ale syf. Chociaż na tym etapie rozgrywki Bumfriend nie jest taki najgorszy. Jestem w szoku, jak szybko te pociski mimo wszystko znikają. Myślałem, że się dłużej będą trzymały. Ale to może nawet i dobrze. Dobra. Został mi, nie wiem, z jeden pokój, nie, ostatni pokój nam został. I lecimy na walkę z bossem. Boże, kompletnie nic nie widzę. Dobra, jeszcze nieważne, jeszcze nie całe piętro, idziemy dalej. Czy Bumfriend mógłby mi coś dać za coiny? Skrzynkę od biedy? Może skrzynkę by mi mógł dać. A, akurat jakby skrzynkę dał na tym piętrze, to by było super. Chociaż nie wiem, czy skrzynki nie może dać tylko i wyłącznie ten Bumfriend taki z kluczami. Być może. Jezu, przepraszam, cały czas się po prostu wstrzymuję od przełykania śliny i tak dalej, i tak dalej. Serio, mam nadzieję, że tego nie słychać jakoś bardzo dzisiaj. Jak tak, to soraweczka. Już coraz lepiej jest po prostu, coraz lepiej. Mam nadzieję, że nawet w niedzielę zrobię sobie streama. To właśnie, już niedziela, to już jutro. Dobra, całe piętro, lecimy na walkę z Blue Baby. Oby się trafiło przejść na Wojdzik. No nie, no jestem nawet w szoku, jak mało zbije temu Blue Baby, nie? Chociaż jest gra spowolniona, więc... O, chyba się nie trafiło przejść na Wojdzik. Troszkę szkoda rzeczywiście. No ale nic, podejście całkiem fajne. Sądzę, że miniaturki z tego jakoś... Nie wiem, czy dam radę zrobić miniaturkę z tego, bo... Masakra to jest po prostu, co tu się dzieje z tymi pociskami. No nic, podejście, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak uważacie, zostawić łapkę w górę, subskrybować. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. I mówię, nie będzie niestety dzisiaj drugiego odcinka, bo może je po prostu trochę kurować. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, no już dobra, mówiłem formułkę, widzimy się niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa pa!